Witajcie w kolejnym nagraniu z serii Paczka z Dictum. Co jest jej zawartością? Nie mam pojęcia, ale zaraz się o tym przekonamy. Zapraszam na film. Przesyłka czekała już kilka dni. Widzicie, co muszę znieść, żeby jej nie otworzyć. Nóż w rękę i lecimy w takim razie. Gabaryty paczki podobne, ale zawartość trochę lżejsza. Cóż tu mamy? Wypełniacze nas nie interesują. Interesuje nas zawartość taka. Katalog już mam. A tutaj tym razem takie oto zawiniątko. I cóż jest w środku? Ładna pachnąca skóra. A w środku mamy... No. No proszę. Tym razem dłuta. Tym razem dłuta. I to dłuta. Również markowane Dictum. I co ciekawe, dla tych osób, które śledzą naszego Facebooka, ja pokazywałem paczkę prezent dla Piotrka na komunie. Właśnie taki systemer pełen narzędzi. I tam dokładnie te same dłuta już Piotrek ma, więc ja już trochę je znam, bo już żeśmy trochę na nich podziałali. Dobrze. Wyciągamy w takim razie i już Wam opowiadam o nich co i jak. 26, 20... 16, 6, 10 i 12. Czyli mamy 6 dłut. Tutaj jest jeszcze gdzieś zatyczka. Ta transportowa. I tutaj również jest ten voucher, taka... Kupon na przeostrzenie tych kompletu narzędzi. No i jeszcze mała informacja o samych dłutach. Dobra, przede mną dłuto najszersze z tego zestawu, 26 mm. I jak widzicie, jeszcze jest poolejowane do transportu. Trochę to trzeba zawsze wyczyścić, ale... Myślę, że na pierwszy rzut oka widać, że to dłuto nie należy do dłut małych, prawda? I bardzo dobrze. Ja nie mam jakichś wielkich rąk, ale czasami mam tak przy dłutach na przykład japońskich, że te rękojeści tam są trochę jakby zbyt cienkie. Tutaj nie ma absolutnie problemu. Jest po prostu za co chwycić to dłuto i bardzo dobrze. Sama rękojeść jest wykonana z drewna grabowego, jest wykończona w lakierze matowym. I sam kształt również daje możliwość pracy tym dłutem w dwojaki sposób. Czyli po pierwsze tradycyjna praca w ten sposób, gdzie czyścimy jakieś elementy. Czyli możemy wtedy... Samo ostrze jest też tak duże, że mogę spokojnie drugą ręką sobie pomagać i tym dłutem gdzieś wchodzić. Czyli trzymam w ten sposób. Tak, tutaj do tej kamery, ale też rękojeść jest przewidziana do drugiego typu pracy, czyli wtedy pobijak w rękę, to wybranie tutaj, zobaczcie, takie małe przegłębienie, ono elegancko pasuje tutaj do naszego takiego, wchodzi kciuk dokładnie w to miejsce, no i wtedy możemy śmiało już pracować właśnie z pobijakiem przy jakichś gniazdach na przykład. To jeszcze tutaj może porównam. Zobaczcie, o czym mówię. Dłuto japońskie. Dłuto
jakieś europejskie i jeszcze może dłuto również europejskie. Czeski narex ma dużą rękojeść również. Tutaj dłuto japońskie, które widzicie sami, że sama rękojeść jest dużo cieńsza, ostrze, dużo, dużo krótsze. I Kirschen, również rękojeść trochę większa. Nie wszyscy przepadają za tym lakierem błyszczącym na rękojeściach Kirschena. Jeszcze może dłuto na przykład tego typu, też japońskie, które widzicie, bardzo, bardzo cieniutka rękojeść. To jest w wersji jeszcze przedłużanej to dłuto. Takie są różnice, powiedzmy, w samej budowie samego dłuta. Tutaj mamy jeszcze dwie rzeczy, które może wyróżniają to dłuto. Jest taka skówka metalowa na samym początku naszej rękojeści. To oczywiście wzmacnia tutaj samo drewno. I ten pierścień na końcu, on jest wkręcany, jest tutaj zrobiony gwint na rękojeści na końcu. Kiedy pracujemy przy pobijaku i ta końcówka nam się niszczy, rozbija, wtedy można to albo troszeczkę wycofać, żeby to drewno tutaj nam się nie rozłoziło za bardzo, lub też wkręcić z powrotem, uciąć, kiedy już jest to rozwalone, uciąć, wkręcić tą skówkę dalej i tak to jest zrobione. Jest tutaj przewidziane na klucz, więc możecie tym regulować. Samo ostrze też jest fajnie zrobione. To od razu Wam powiem, ponieważ jest tutaj kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, zobaczcie na tą powierzchnię zupełnie boczną. Jest ona bardzo, bardzo cieniutka. Nie wiem, czy będę to w stanie zmierzyć, ale myślę, że koło milimetra jest tutaj. Nawet chyba nie. Czyli poniżej milimetra schodzi to szlifowanie boczne po to, aby wchodzić w jaskółcze ogony. Macie wtedy krawędź boczną ukośną, wchodzicie i tych jaskółczych ogonów nie niszczycie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to zobaczcie również, że samo ostrze nie jest tej samej grubości. Tutaj jest około 3 mm, a na samym końcu do około 6 mm. To również Wam się przyda, kiedy macie dłuto w ręce i chcecie wyczyścić jakieś gniazda. Czyścicie, a jeśli pracujecie na przykład przy jakichś głębokich gniazdach i wtedy pracujecie z pobijakiem, chcecie również, żeby to dłuto było mocne, czyli w tym miejscu jest dużo więcej stali, możecie śmiało tym dłutem napierać i ono wtedy nie pęknie Wam. Samo dłuto, tutaj mamy 27,5 cm, z czego samo ostrze, jak widzicie, około 12 cm. Więc mówię, jest naprawdę to kawał sprzętu. Jak się tym pracuje? Zaraz się przekonamy. Zobaczymy może, co, kawałek sosny albo kawałek buku. Nie będą dłuta miały łatwo. Może sobie tutaj tym chwycimy i zobaczymy. Na początek jest to dłuto nie przeostrzone przeze mnie jeszcze, czyli jest to ostrzenie fabryczne. Myślę, że wzdłuż włókien, jak widzicie, radzi sobie naprawdę nieźle. A zobaczmy w takim razie może w poprzek włókien, coś trudniejszego.
No, dla dłut to powiem szczerze, taka praca to już wymaga naprawdę ostrego dłuta, więc tutaj zostawiam na ostrze i zaraz wrócimy do tego. I jeszcze może buczyna. Nie jest źle, powiem Wam szczerze, jak na ostrzenie fabryczne. Sami widzicie. Jeśli jestem w stanie wejść w drewno w poprzek włókien i uzyskać takie wiórki, to nie jest źle. No oczywiście praca z pobijakiem nie wymaga aż tak ostrych sprzętów, więc tutaj myślę, że śmiało możemy dłutować. Dobra, ja jeszcze je naostrzę i zobaczymy, co się da z niego wycisnąć. Dłuto przeostrzone. Tutaj jest stal chromowo-wanadowa. 59-60 Hz, mniej więcej taka jest twardość tego dłuta, więc nie będziecie mieli na pewno problemu z ostrzeniem. Kąt nachylania ostrza 25 stopni. Ja tutaj dodaję mikrofazę zarówno z tyłu, jak i z przodu. Zaraz Wam zrobię zbliżenie i zobaczycie, jaka jest różnica. Czyli tutaj mamy tą mikrofazę z jednej strony i też widać mikrofazę z drugiej strony. No i zobaczmy teraz, jak to idzie. Wtedy musiałem jednak zrobić troszeczkę więcej wysiłku, a teraz zobaczcie, jakie wiórki jesteście w stanie uzyskać. Myślę, że ostrzenie naprawdę robi tutaj robotę. Weźmy jeszcze miękki gatunek. No i zobaczmy teraz. Myślę, że śmiało możemy pracować takie ścinanie w poprzek włókien, sosny. Nie jest na pewno proste, widzicie. Przy twardym gatunku to idzie doskonale tutaj. Nie jest to takie proste, ale spokojnie sobie to tak naostrzone dłuto poradzi. I na tym chyba zakończymy. Myślę, że taki komplet śmiało można polecić do normalnych, codziennych prac. Zarówno stolarzom, gdzie chcemy popracować gdzieś dokładnie przy jakichś meblach, ale również do prac bardziej ciesielskich, gdzie potrzebujemy użyć dużo siły przy pomocy właśnie pobijaka, bo jak widać jest to naprawdę kawał narzędzia i tutaj raczej nic się nie powinno z tym stać. Sprzęt do normalnej pracy. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia już wkrótce. Pamiętajcie, łapki w górę. Na razie. Thank you.